PiS musi walczyć o mobilizację w Polsce powiatowej maksymalną i myślę, że wiele rzeczy się jeszcze wydarzy, żeby ta mobilizacja została osiągnięta. Wesołość tutaj w studiu nastała, jak premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Tusk boi się telewizji publicznej, ale o tym za chwilkę. Konfederacja traci w ostatnich badaniach. To już waszym zdaniem będzie trend? Konfederacja nie dowiezie wyników? Wyborcy Konfederacji zaczynają wyrastać z niej właśnie tak, jak się wyrasta z pryszczy i pieluch? Czy jednak to jest chwilowa zadyszka? I tylko dwa sondaże i to jest za mało, żeby mówić jeszcze o jakimkolwiek trendzie. Tomek. Cóż, nawet Marcin Duma, szef sondażowni Ibris, który wykonał na zlecenie Wirtualnej Polski ten głośny sondaż w tym tygodniu, on sam zalecał ostrożność w jego interpretowaniu. Tak, to jest bardzo istotny głos, bo no, mamy wakacje, tak zwany response rate jest w tych sondażach no, dużo niższy niż standardowo. Po prostu ludzie nie chcą mieć jakichś intruzów w postaci ankieterów podczas swojego wypoczynku, więc to może wpływać też na ich preferencje. No inna sprawa, że Konfederacja, jaka by nie była, to jednak chyba zgodzimy się, że w mijających dniach nie wydarzyło się nic, co by uzasadniało aż takie tąpnięcie sondażowe w tak krótkim czasie. 5 punktów procentowych. Więc ja bym raczej oceniał, że Konfederacja dotąd pieła się w tych sondażach, zdobywała swoimi takimi bardzo prostymi odpowiedziami na bardzo skomplikowane problemy i zagadnienia dusze wyborców i wyborczyń i dojechała do takiego swoistego maksimum. Wydaje mi się, że to, co pokazują średnie sondażowe, czyli tam powiedzmy 10-11% dla Konfederacji, to jest taki maksymalny potencjał, który Konfederacja ma. Teraz co najwyżej może to się albo utrzymać, albo zacząć lekko spadać. A to dlaczego? Bo kiedy pieła się ku górze, to z badań jakościowych wynikało, że coraz więcej oprócz młodych mężczyzn w tym elektoracie Konfederacji jest młodych kobiet. I to było bardzo zadziwiające, bo jednak biorąc pod uwagę różne mizoginistyczne wypowiedzi, czy to Korwina-Mikke, czy Grzegorza Brauna, czy w ogóle nastawienie do aborcji i sam fakt, że Konfederacja też się podpisała pod tym słynnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, to powinno działać raczej zniechęcająco. Więc była taka możliwość, że do kobiet zaczynały docierać te argumenty czy postulaty gospodarcze Konfederacji. No bo bardzo często kobiety poza wielkimi miastami mają własne biznesy. To może być branża beauty, to mogą być sklepy i tak dalej. Czyli tamte postulaty Konfederacji wydają się atrakcyjne. No bo jeżeli ktoś ci mówi, że nie będziesz płacił podatków, będziesz bogatszy, będziesz miał grilla, 2 samochody, i tak dalej. Tak, tylko... no, jest to atrakcyjne, jakkolwiek no, podejrzewam, że średnio prawdziwe. I być może teraz jest odwrotny trend. To znaczy te kobiety, które zaczęły się interesować programem Konfederacji, zaczęły też dostrzegać tę ciemniejszą stronę tego ugrupowania. Mają dość dobrze analityczne umysły, jak to się czasami mówi, czar prysmu. Tak, no właśnie o to chodzi też. Eliza, bo może działają nie tylko w branży beauty, ale z dużą skutecznością w wielu różnych biznesach. Ale to też jest tak, że być może te spadki, jeżeli się utrzymają Konfederacji, wynikają z tego, że po prostu maski zaczęły spadać, bo do tej pory polityka Konfederacji była prowadzona głównie na TikToku za pomocą pana Sławomira Mentzena, który mógł na TikToku i może mówić, co mu się żywnie podoba, ale kiedy zaczyna wchodzić do studia telewizyjnego czy radiowego, to nie jest w stanie obronić swoich argumentów czy poglądów nawet przed panem Ryszardem Petru. Po prostu okazuje się, że no nie chcę powiedzieć, że to jest wydmuszka, bo część wyborców pewnie zaraz by tutaj się rzuciła na mnie, ale jednak no, ma kłopot z tą merytoryczną obroną swoich poglądów po prostu. Myślę, że to jest pierwsza część odpowiedzi. Zgadzam się z tobą, dlatego tak ważne jest, żeby politycy osobiście stawiali się w studiach. Tak ważne są debaty, tak ważne są odpowiadania na pytania dziennikarzy na konferencjach prasowych, ale też dyskusje w studiach publicystycznych, dlatego że one weryfikują poglądy głoszone przez polityków w oczach wyborców i ułatwiają, no to jest rola też mediów, ułatwiają podjęcie decyzji wyborczej, ponieważ wyborca, widząc swojego polityka reprezentującego, jak mu się zdaje, jego poglądy w dyskusji, widzi, widzi tak na żywo, tak rzeczywiście, widzi też mowę ciała, widzi, czy ten polityk potrafi to obronić, widzi, skąd się wzięły te poglądy, widzi, czy on rzeczywiście je ma, ale też, i to też jest ważne, widzi, co to za człowiek, bo rozmaite cechy ludzkie ujawniają się w dyskusji, które mogą wpłynąć na to, że na danego polityka zagłosujemy lub nie. Może się okazać, że jest prostakiem, może się okazać, że jest krzykaczem, może się okazać, że ma niską złożoność poznawczą i nie ogarnia najprostszych spraw w życiu. Może się okazać bardzo wiele różnych rzeczy. I sądzę, że masz rację, że jeśli politycy Konfederacji przychodzą do studiów, to im spada. Ale moim zdaniem drugim czynnikiem jest też zawsze, bo to jest stałe zjawisko, im bliżej wyborów, tym bardziej rośnie w sposób naturalny polaryzacja sceny politycznej. Bo my ludzie uwielbiamy takie opowieści jak Usama Pekin-Pacha w samo południe. Walkę epicką dobra ze złem. Wiesz, gra o tron, dobro ze złem. Dla jednych oczywiście dobrem jest Jarosław Kaczyński, złem Donald Tusk, a dla drugich odwrotnie. Uwielbiamy takie starcia. Ja sądzę, że im bliżej do wyborów, tym bardziej elektoraty będą się skupiać na tym, czy wygra jedna, czy druga strona. Czy wygra autorytaryzm, czy wygra demokracja. Czy wygra PiS, czy wygra opozycja. Tak myślę. I myślę, że te małe partyjki będą tracić na znaczeniu. Michał, teraz jest też taka narracja i Lewicy, i Trzeciej Drogi, że to trzecie miejsce jest najważniejsze. Uważasz, że jest szansa na to, żeby albo Trzecia Droga, albo Lewica zrzuciła z podium Konfederację, bo to rzeczywiście będzie miało znaczenie kluczowe przy późniejszym tworzeniu rządu, tak jak już wspominaliśmy wcześniej. Myślę, że szansa jest, ale co do samej Konfederacji, to oglądałem niedawno takie podsumowanie tych spotkań Bosaka i Mentzena w Polsce, w Rzeszowie byli ostatnio. Były tam, to jest w ogóle sformatowane w zupełnie inny sposób niż wiece polityczne, które widzieliśmy tu wcześniej w wiece. To jest obrędowane jako trasa koncertowa. W tym stylu. To w ogóle wygląda jak koncert, to wygląda jak... Myślałam, że Oktoberfest. No też, to jest niestandardowe podejście do kampanii. Teraz Konfederacja będzie miała swój alternatywny czy równoległe wydarzenie do kampusu Polska Przyszłości w sobotę. Później, z tego co widziałem, Bosak Mentzen mają być w Krakowie na Błoniach. To wygląda inaczej. To nie jest polityka tak, jak traktują ją inne partie, nawet w tym formatowaniu. To wygląda właśnie jak koncert. Widziałem tam bardzo wiele osób w tym Rzeszowie. Można powiedzieć, że łatwy teren dla partii prawicowej, ale jednak bardziej też bastion Prawa i Sprawiedliwości niż wcześniej Konfederacja, chociaż tam Grzegorz Braun ma oczywiście mandat. Więc wydaje się, że Konfederacja jest po prostu partią, która działa w polityce inaczej, że jest taką, można nawet powiedzieć, to już nawet nie jest postpolityka, tylko to jest właśnie ta polityka, która przeszła trochę w media społecznościowe, która przeszła w te bańki, która nie jest sformatowana też w ten sposób, który znamy. Więc ja też, dlatego też nie patrzyłbym tak uważnie aż na jeden sondaż. Jeśli, tak jak mówił Tomek kilka minut temu, że jeśli we wrześniu będą sondaże podobnie w połowie września, gdzie Konfederacja będzie miała 9-8, no to będziemy mogli mówić o kryzysie. Ja myślę, że na moje wyczucie dzisiaj Konfederacji już nie rośnie, nie przebija 15, 17, 20 punktów, tak jak były takie rozmowy parę miesięcy temu, ale nie sądzę, żeby jakoś dramatycznie jej spadało. Eliza, bo miałam wrażenie, że coś chcesz dodać tutaj? Nie, ja sądzę, już nie. Ja sądzę, że po prostu poobserwujmy. Zresztą myślę, że są specjaliści od takiej dynamiki przedwyborczej rozmaitych partii politycznych. Warto bardziej ich o tym pytać. No my jesteśmy komentatorami, więc sobie obserwujemy, wiesz, trawestujemy, przepuszczamy przez swój aparat poznawczy. Nie wiemy, co będzie. Słuchajcie, a czy zgadzacie się z taką opinią, która mówi o tym, że obie największe partie są w potężnym kłopocie? Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że spadło poniżej tego tak zwanego swojego progu bezpieczeństwa, który zawsze wynosił no tak od 37 do 39%, a Platforma Obywatelska niby przebiła ten szklany swój sufit 30% znowu, ale dosłownie w kilku badaniach, ale nadal przy tym wszystkim, co się dzieje, to jest mało. Słuchaj, ja bym powiedziała tak. Jeśli uznalibyśmy, że partia jest w kłopocie, która dysponuje miliardami wydawanymi na stricte partyjną propagandę, bo TVP to już nie jest telewizja, może dlatego politycy Platformy i inni, niektórzy politycy z opozycji nie chcą odpowiadać na pytania TVP, bo to jest prywatny ośrodek partyjny, uprawiający propagandę, no więc jakby nie ma tematu. PiS ma taką przewagę, jeżeli przywołać te publiczne pieniądze, które PiS wydaje bez opamiętania. Dlatego mówię o kłopocie, bo mimo tej przewagi spada poniżej progu bezpieczeństwa. Słuchaj, referendum. referendum. Ostatnie wybory kosztowały 300 milionów złotych. Te prawdopodobnie będą kosztować jeszcze więcej. Politycy nie są w stanie odpowiedzieć, ile będzie kosztowało referendum. To jest też zabawne w ogóle. Eksperci wyliczyli, bo to nie jest przecież wiedza tajemna. Referenda się odbywają i odbywały. Wiadomo, że to będzie mniej więcej koło 3%. 3% na referendum to jest 9 milionów ekstra. Tak naprawdę na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, no bo wiadomo, i to prawdopodobnie jest jeden z motywów referendum, poza motywem takim PR-owym. Wiadomo, że politycy PiS-u wykorzystają te pieniądze na kampanię. Jeśli do tego dodamy pieniądze, o których wiemy, bo opisywał to Dziennik Rzeczpospolita i parę innych, że nominaci, prezesi PiS w spółkach Skarbu Państwa płacą po prostu haracz na PiS, co jest ewidentnie ominięciem przepisów o finansowaniu i kampanii, i partii politycznej, no to PiS w tej chwili ma tak olbrzymią przewagę i finansową, i taką instytucjonalną, że jeżeli w tej sytuacji ta partia miałaby kłopoty, to może mieć opozycja, która jest i była, nie wiem czy w tej chwili jest, chociaż Kołodziejczak twierdzi, że policja za nim chodzi, inwigilowana, która jest pozbawiona kompletnie dostępu do środków publicznych. Nie śledziłam tego, ale prawdopodobnie nie ma zwyczajowych spotów, prawda, partii politycznych w TVP, które jak wiemy... Nie ma zawsze... też transmisji z konwencji rozmaitych. Więc moim zdaniem jedyną stroną sporu politycznego, który może mieć kłopoty takie realne, nie jakieś dygresyjne i konwersacyjne, no to jest opozycja, bo PiS ma wszystko. Jeśli PiS te wybory przegra, no to znaczy, że naprawdę niechęć ludzi już jest ogromna, bo wszystkie atuty, jakie można mieć, mają. Tomek? Czy referendum to jest w pewnym sensie taki trochę akt desperacji, żeby zmobilizować swoich i zdemobilizować nie swoich? No, przecież mówimy o ekipie rządzącej, która przez ostatnie 8 lat nie czuła jakiejś specjalnej potrzeby rozpisywania jakiegokolwiek referendum w jakiejkolwiek sprawie. Prezydent chciał referendum. Proszę? Prezydent chciał referendum. No, prezydent chciał, ale jego własne środowisko skupione w Senacie, środowisko polityczne, pamiętamy, zablokowało tę inicjatywę. No i wydaje mi się, że musimy też spojrzeć na to, co się dzieje w tak zwanej kampanii wirtualnej, bo jednak ta kampania w dużej mierze przenosi się do internetu, a jest pewien aspekt, który nawet największe partie albo przeoczyły, albo nie doceniły. Mam tutaj przede wszystkim na myśli PiS, który przez lata, prawda, uchodził za takiego prymusa, jeżeli chodzi o taki zmasowany atak na internautów, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii. Na przełomie zeszłego i tego roku zmieniły się algorytmy w mediach społecznościowych i to powoduje, że dzisiaj takich klasycznych i nieprzemakalnych baniek internetowych już właściwie nie ma. To znaczy wcześniej te algorytmy, one prezentowały nam treści na naszych timeline'ach, które my i nasza bańka chcieliśmy widzieć. Czyli ta plemienność była utrwalana i wszyscy tkwili w takim samozadowoleniu, uważając, że to wszyscy myślą tak jak my. Że moja racja jest najmojsza. Natomiast się, ale to chyba jest bardziej na TikToku nie ma tych baniek, bo wydaje się, że te algorytmy na innych platformach dalej są dosyć ścisłe. Znaczy teraz te algorytmy... Na Twitterze chyba nie. Mi się bardzo często pojawiają posty ludzi, których ja w ogóle nie obserwuję na przykład. Ale bo teraz algorytmy proponują, żebyś widziała nie to, co widzisz ty, jakaś bańka, w której jesteś, tylko to jest... pokazuje to, co widzi ogół. A ogół bywa różny i to powoduje, że to dotarcie do wyborców tymi kanałami ze swoimi postulatami, klipami i tak dalej jest trochę trudniejsze niż było wcześniej. I na tym jedni korzystają, drudzy nie. No, może to jest tak, że PiS nie potrafił się odnaleźć w tych nowych algorytmach i to spowodowało, że nie potrafi napompować tych swoich sondaży, a Konfederacja właśnie się pieła, bo mogła zacząć docierać do mniej dla siebie oczywistych elektoratów. Słuchajcie, to jeszcze jeden na koniec zupełnie już wątek, ale nie można go pominąć, dotyczący referendum. Wiemy, że Donald Tusk taki chwyt retoryczny zastosował, że on unieważnia to referendum. Wiadomo, że ze wszystkich partii opozycyjnych do wyborców płynie jeden sygnał. Nie bierzcie udziału w wyborach, nie pobierajcie karty do głosowania, bo... Nawet jeżeli pobierzecie, a nie zagłosujecie, to będziecie wliczani do frekwencji i sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, jakby nie było, bo 50% dla ważności referendum jest konieczne, przypomnę. Ale z drugiej strony pojawiają się ogromne wątpliwości dotyczące tak naprawdę zasady tajności głosowania, no bo jeżeli tej karty nie pobierzemy i będziemy domagali się, a musimy to zrobić, odnotowania, że jej nie pobraliśmy, to szczególnie w mniejszych ośrodkach będzie bardzo łatwo zweryfikować, kto i jakie ma preferencje polityczne. Czy my jeszcze... przy tym pomyśle PiSu w sprawie referendum w ogóle możemy mówić o, już o 5 przymiotnikowych to dawno nie możemy mówić, ale o tajnym głosowaniu. Moim zdaniem nie możemy i to w ogóle będzie ciekawy precedens, bo tak naprawdę to będzie silna perfidia tego pomysłu unieważnienia wyniku wyborów. W Sądzie Najwyższym. Tak. I to jest naprawdę bardzo mocna i silna przesłanka. Tak naprawdę one powinny być unieważnione z tego powodu. Oczywiście mamy w tej chwili taki galimatias prawny, że to się nie stanie, ale w państwie prawa to właśnie by się stało, ponieważ te wybory nie będą tajne. Nie będą tajne, bo tak jak mówisz, nie odbieranie karty do głosowania w referendum jest jasną oznaką moich preferencji politycznych. Wiadomo, że nie popieram prawa... antypisowstwa po prostu. Więc władza w ten sposób ma na widelcu wszystkich swoich przeciwników. Z każdego, nawet najmniejszego miasta, wsi i powiatu. To jest wiedza... I to ludzi może sparaliżować. Tak, i to ludzi po pierwsze może sparaliżować, a po drugie to jest wiedza, której żaden rząd w demokratycznym kraju nie ma prawa mieć o obywatelach, ponieważ i poglądy religijne, i poglądy polityczne w każdym cywilizowanym kraju są naszą prywatną sprawą, która ujawnia się w tajnym głosowaniu. Ciekawy będzie precedens. To tak a propos autokracji z początku naszego spotkania. Michał? Myślę, że to referendum jest zbudowane pod kątem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo te tematy, te 4 tematy, to są tematy, które one są przebadane, tak? Od momentu zresztą, kiedy referendum się pojawił jako pomysł, do jego zaprezentowania w całości, wiele rzeczy się tam zmieniło. Te tematy są, bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim uważa, że to, co się dzieje w elektoracie PiSu jest kluczowe, że opozycja ma swoje przepływy, tak, widzieliśmy po marszu, że były przepływy do Koalicji Obywatelskiej, ale tak naprawdę kluczowe jest to, czy będzie pełna mobilizacja tego elektoratu i przyciągnięcie przynajmniej części głosów niezdecydowanych, bo część niezdecydowanych to są dawni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli oni pójdą na wybory... Myślę, że to referendum ich zachęci do pójścia na głosowanie? Myślę, że referendum jako takie nie, ale to, że pojawiły się te 4 tematy dzisiaj w przestrzeni publicznej, PiS stosuje bardzo intensywną kampanię, tak, kolejne akcje wokół tych pytań, że to ma mobilizować elektorat. I to jest dzisiaj dla Prawa i Sprawiedliwości, wydaje się, absolutnie najważniejsze. Oczywiście demobilizacja elektoratu opozycji częściowo też, bo jeśli politycy opozycji mówią o tym, żeby bojkotować to referendum, no to może się skończyć tym, że część wyborców w ogóle nie pójdzie głosować. I wtedy nawet niewielka część, nawet niewielka demobilizacja jest dla PiS-u wtedy korzystna. Więc ja uważam, że PiS liczy na to, że Donald Tusk teraz powiedział unieważnienie, ale później powie, tak jak rozmawiałem wczoraj z prezydentem Sopotu, Jackiem Karnowskim, który mówi, że cała opozycja jego zdaniem powinna powiedzieć bojkot. I myślę, że PiS na to liczy, no bo wtedy część wyborców może tego posłuchać, w ogóle nie pójść na wybory. Czyli krótko mówiąc, kolejna próba uzyskania przewagi konkurencyjnej nieuczciwej i jakby tych prób w postaci wymienionej wcześniej pieniędzy podatników i instytucjonalnej było za mało. Po prostu PiS wykorzystuje, moim zdaniem, wszystkie możliwości takiej nieuczciwego skrajnie uzyskania przewagi. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że politycy wykorzystują wszystkie możliwości i mają prawo, szczerze mówiąc, to jest polityczna, brutalna gra. To nie jest gra dla zbyt wrażliwych i delikatnych osób, ale jest różnica pomiędzy graniem ostrym, a zgodnym z literą prawa, a ostrym nieuczciwym. Tak, ale w ten sposób, ale czy organizowanie referendum jest niezgodne z prawem w Polsce? No teraz to, co mówisz, do tego zmierza. Wiesz co, gdybyśmy wyjęli referendum z kontekstu i zapytali w białej kuli, czy ogólnie referendum, to powiedziałabym oczywiście, że nie. No ale można było to referendum zorganizować wcześniej. Dlaczego akurat z wyborami? Panie redaktorze Michale, pytania w tym referendum. Dotykamy sfery tego, jak to oceniamy i sfery tego, jak to jest ujęte w przepisach. Gdyby sytuacja była odwrotna i gdyby to rządziła dalej Platforma i trzeba było zmobilizować wyborców Platformy w jakiś sposób, nie wiem, pytaniami o Unię Europejską i tak dalej, to Donald Tusk też by zrobił referendum. Ale też, tego żeby, nie było, a PiS zrobi. A co sądzisz o tajności wyborów? Bo nie wypowiedziałeś się. Myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja nie uważam, żeby tajność wyborów w Konstytucji zagwarantowana była. Wydaje mi się, że jej definicja jest trochę inna niż to, czy ktoś odbiera jakąś kartę do głosowania. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego. Jaka jest ta definicja tajności twoim zdaniem? Bo mi się wydaje, że właśnie taka. Ale jak? Chodzi o to, że to jest jakieś budowanie w ogóle jakiejś takiej ogromnej konstrukcji, że PiS będzie teraz miało bazę danych... Ale będzie miało, no bo będzie miało na kartach wyborczych podpis odmawiam przyjęcia karty do głosowania w referendum. Przecież Donald Tusk już tyle razy zapewniał, że wygra te wybory, to teraz na pewno to opozycja przejmie władzę i opozycja będzie... Ale mówmy o faktach. Budowanie jakichś absurdalnych konstrukcji na ileś tam tygodni przed wyborami, kiedy to głosowanie się nawet jeszcze nie odbyło, że teraz będzie miał Jarosław Kaczyński, dyktator, tak jak to już usłyszeliśmy. Michał, ale co jest absurdalnego w tej konstrukcji? jak mówisz. Znaczy, gdzie tutaj jest absurd? Znaczy, mówienie o tym, tajność wyborów, mówisz o tym, że jeżeli się pojawi podpis nasz, to nie jest to wiedza dla tych, którzy później tymi kartami będą dysponować. No dobrze, ale ktoś może na przykład być, załóżmy, ja uważam, że tak. Idźmy tym tokiem rozwoju. Sekundę, skończmy. Idźmy tym tokiem rozwoju. Na przykład ktoś na przykład jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, tak? I też nie chce brać udziału w referendum. Będą takie przypadki? Nie wiem. No właśnie, ale mogą być. No i co, jeśli i wtedy ktoś to podpisze, że tam nie chce nie odbierze tej karty i raczej nie będzie... sądzę, żeby tak było. Sam mówiłeś, że to jest mobilizacja dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Mogą tacy być. Po prostu ja tylko mówię o tym, że to jest po prostu budowanie konstrukcji, która dzisiaj wydaje mi się lekko po prostu przeszarżowana, okej? Tylko to nie ma znaczenia. Właśnie znalazłam definicję dzięki czasom, technologii, możliwości. Zasada tajności głosowania, jedna z zasad prawa wyborczego, polega na tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy i żadna z osób trzecich nie ma prawa poznać głosu wyborcy. I to, co panie redaktorze Michale mówisz, to nie ma znaczenia, jak zagłosują wyborcy i co oni sobie myślą. Chodzi o to, że zgodnie z prawem żadna z osób trzecich nie ma prawa poznać głosu wyborcy, pozna. Nie, no ale przez to, to jest absurd. I przez to, że ktoś nie odbierze karty do głosowania, to Jarosław Kaczyński będzie wiedział, kto, jak zagłosował. Nie, bo to, co czytałaś, dotyczy czegoś innego. I właśnie o tym mówiłem, że tajność ma inną definicję. To nie chodzi o to... Jaką? No właśnie przeczytałaś się. No i co tu ci się nie zgadza? No właśnie wszystko. I to jest właśnie chyba clue naszej dyskusji. Słuchajcie, ta dyskusja trochę... Tomasz Żółciak, trzecia droga. Przypominają mi się... być konkretnie, nie wychodzi. Przypominają mi się czasy, kiedy wszyscy rozemocjonowani, żeśmy dyskutowali po tej słynnej nowelizacji kodeksu wyborczego z 2018 roku. Jak stawiać X-a, jak ten X powinien wyglądać. Znaczy, słuchajcie, pragmatyka pewnie będzie taka, że ludzie będą pobierali te karty, ale nie będą ich wrzucać do urny. Ale będą się dokładać do referendum. Albo niekoniecznie, bo jeżeli przy frekwencji liczy się karty, które są wyjmowane z urny. Wydane. Wyjęte z urny. Ale nawet przerwane. A z kolei wyniesienie karty to jest kodeks karny. Frekwencja jest liczona na bazie tych, które są wyjęte z urny. Tam mogą być nawet nieważne głosy, ale one i tak są liczone do frekwencji. A ja mówię o sytuacji, w której ktoś pobierze kartę, bo jest tak, jak mówisz. Perfidia tego pomysłu polega właśnie na tych wątpliwościach, że ktoś może się bać po prostu powiedzieć członkowi komisji wyborczej, a to będzie ta sama komisja, która wydaje karty do Sejmu i Senatu, że on nie pobiera tej karty referendalnej i proszę to odnotować. Zwłaszcza, że no, musimy pamiętać, że PiS zagęszcza sieć lokali wyborczych. Jak rozmawiałem o tym z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, to szacuję, że tych nowych miejsc, gdzie będzie można zagłosować, to będzie głównie północna i północno-zachodnia Polska. Będzie nie więcej jak 4000. Tomek, zaraz usłyszymy, że to niedobrze. Ale poczekaj, nie wszyscy naraz. Dajmy skończyć. To oznacza, że te obwody głosowania będą mniejsze, a to oznacza, że szansa na to, że na przykład w komisji będzie zasiadał znajomy, członek rodziny, za mną będzie 5 sąsiadów. Albo lokalne notable pisowskie, moim zdaniem rzeczywiście iść, będąc przedsiębiorcą, może tu zadziałać taki mechanizm, że ktoś będzie się bał odsłonić ze swoimi preferencjami i w jedyny legalny sposób zbojkotować to referendum. Natomiast śmiem twierdzić, że jednak bardziej powszechne będzie pobieranie tych kart, a to, co się z nimi potem stanie, to możemy sobie tylko zakładać. Albo ktoś to mniej czy bardziej demonstracyjnie podrze, albo ktoś to schowa do kieszeni i wyjdzie, ale musi pamiętać, że tutaj grozi za to odpowiedzialność karna, bo jedno to jest przestępstwo, a drugie to jest wykroczenie. Tak więc jest. Na tym, jeżeli mówimy o perfidii tego pomysłu, to tutaj jest ona zaszyta. Już pomijam treść pytań, które są ułożone tendencyjnie, 4 razy nie i tak dalej i nie dotyczą spraw, wokół których jest jakiś fundamentalny konflikt obecnie w jedno państwie. Pytanie dotyczy, czy mamy zburzyć to, co zbudowaliśmy za wasze pieniądze. Też trzymajmy się faktów i przepisów, to znaczy PiS, no niestety, czy nam się to podoba, czy nie, nie łamie prawa, organizując ogólnokrajowe referendum w dniu wyborów, bo kodeks wyborczy przewiduje taką możliwość. Jedyne wybory, z którymi nie można tego łączyć, to wybory samorządowe, które uchodzą za najbardziej skomplikowane akcje wyborcze. No dobrze, i ostatnie zdanie, Michał. Myślę, że tak jak padło już w tej dyskusji, no jest trwała kampania wyborcza, tak? I po prostu PiS chce wygrać wybory. Organizowanie referendów, jak mówiłem, jest legalne. To jest możliwość w państwie demokratycznym, w którym żyjemy. Jakkolwiek ta demokracja byłaby niedoskonała, bardzo ładne słowo. I a praktyczny efekt tego referendum przekonamy się, jak to będzie wyglądało w dniu wyborów, a wcześniej nie. Tak? No, Eliza. Rzeczywistość rozstrzygnie wszystkie scenariusze. Jak pamiętam taką panikę węglową, rok temu była panika węglowa, że nie będzie węgla. I wszyscy mówili, że nie będzie węgla i będzie zimno. I co się stało? Nic się nie stało. Była ciepła zima, Michał. Ale też bardzo ciepła, nadzwyczajnie ciepła. Okay, ale po co rozmawiać o węglu, skoro można porozmawiać o inflacji, która jest najwyższa w Unii Europejskiej? Tylko dokończę, jedno zdanie. I teraz rozmawiamy o tym, że będzie PiS miał bazę danych swoich przeciwników politycznych, którą będzie wykorzystywał w celach, będzie ich prześladował. Ale czemu robisz nawias? Zobaczymy i będzie to dokładnie tak samo jak z tym węglem. Nic się nie wydarzy. No tego nie wiemy. To jest jakby projekcja twojej iluzji, twoje przypuszczenie, które nie jest rzeczywistością, bo nie żyjesz w przyszłości, tylko żyjesz teraz. Dużo lepiej budować sobie scenariusze o prezesie Kaczyńskim jako dyktatorze, satrapie, autorytaryzmie, policji, politycznych prześladowaniach itd. Można tak robić, ale później efekty są tego takie, że być może w ogóle wyborcy, i to jest moim zdaniem przekaz demobilizacyjny, bo jeśli ktoś usłyszy, że w Polsce jest dyktatura, to może to pomyśli sobie, to po co te wybory, trzeba iść, to nie pójdę na wybory. I wtedy wyborcy opozycji się mogą po prostu demobilizować. Dlatego bym naprawdę ostrożny. To jest poważny argument, że demobilizujesz wyborców. Już tak, wszystko co mówimy wpływa na kogoś. Zaiste jest to prawda, zgadzam się. Nie można mówić o tym, co będzie, można mówić o tym, co jest i należy mówić o tym, co jest. PiS ma szereg nieuczciwych przewag konkurencyjnych i tyle. Każde wydarzenie, zwłaszcza łączące się z kampanią wyborczą, taka jak jest teraz, bardzo ważną, historyczną, należy rozpatrywać w kontekście i bez sensu jest zadawanie pytania, czy gdyby sytuacja była inna, to referendum byłoby dobre, bo sytuacja jest jaka jest. A jeśli chodzi o antycypowanie przyszłych wydarzeń, to należy opierać się na tym, co ktoś robił do tej pory, bo inaczej pozbawiamy się możliwości uczenia z historii. To już mówił Arystoteles, to mówił Max Weber, to mówią socjologowie, więc jeżeli redaktor mówi, że ja sobie wymyślam, to ja odpowiadam, nie wymyślam, takie są fakty. I jeżeli w ogóle mogę antycypować to, co zrobi PiS, to tylko na podstawie tego, co zrobił przez ostatnie 10 lat. Uważam, że moje antycypacje są bardziej uprawnione niż twoje. Oczywiście widzowie, jak zawsze, są ostateczną instancją, słuchający nas teraz i ocenią. Przekaz od nas chyba dzisiaj już na koniec jest jeden, żeby iść do wyborów, to po pierwsze, a po drugie byłoby fajnie, gdybyśmy mogli głosować po prostu w wyborach, które zachowują wszelkie standardy. Tomasz Żółciak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Eliza Michalik, Michał Kolanko. Kończymy dzisiejsze wydanie programu. Wracamy do Państwa o godzinie 9:07 w poniedziałek. Spokojnego, dobrego weekendu. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt. Kłaniamy się.